Witamy w kolejnym odcinku Scrap Mechanik. Kolejny odcinek będzie u Admirosa. Tak, u Admirosa. Czemu biegasz, Admiros, wokół naszego? Bo mi się spodobało bieganie wokół auta i fajne jest, żeby widzowie zostawili łapkę w górę, to robię jedno okrążenie więcej. Okej, jedno okrążenie więcej, jedna łapka. Zobaczymy, ile Admiros będzie biegał. I tak wiesz, cały powinno być taki live counter łapek w górę i Admiros po prostu cały czas będzie biegał. Oczywiście cześć Hades też, bo nie wiem, czy tak, się z tobą przywitałem. I jedziemy do pewnego miejsca. Czekaj, gdzie to? Tu jest siedzenie. Okej, tak wygląda nasz załadowany bus. Nie, to nie jest bus. Ups, sorry. Ja nie powiedziałem tego słowa, okej? Nie powiedziałem słowa na B. Ja muszę tutaj. Właśnie, i teraz jedziemy, bo pewnie się zastanawiacie, co my w ogóle teraz robimy i po co nam tyle tych owoców i dlaczego zrobiliśmy to przed odcinkiem. Po pierwsze, u Hadesa było pokazane, jak właśnie ładowaliśmy te wszystkie warzywa i tak dalej. Tutaj odkryliśmy tą miejscówkę. Tak, no właśnie, tą miejscówkę odkryliśmy. Teraz jedziemy do dziadka. Uwaga, aby wymienić do dziadka, my mówimy dziadek. Tak, uwaga, on nie ma u nas imienia, to jest nasz dziadek po prostu, to jest nasz wspólny dziadek. Myślałem, że go nazwaliśmy Stefan. Czemu Hades wypadł? Nasz kierowca wypadł i go rozjechaliśmy. Rozbijemy się, Hades, chodź tutaj szybko. Dobra, ja przyjmuję stery, siema. O nie, dobra, to się na pewno wywalimy. Dobra, roboty tam są. Naprawdę rozjechałeś Hadesa? Tak, rozjechałem go. Dobra, super. Teraz rozjadę sam siebie. Mega ważne rzeczy. W opisie będzie playlista do wszystkich odcinków, bo ktoś o to prosił, bo ciężko po prostu przechodzić. No playlista będzie. Jest problem egzystencjalny. Też muszę dodać playlistę. Wejdź do kierowcy i naciśnij guzik. Okej, dobra, czekajcie, ja może. No, ja nacisnę. Dobra już. Ja sobie w ogóle siedzę, patrzę, co wy robicie. No, teraz jedziemy do dziadka, aby kupić 3 bronie. Tak, mamy rzeczy na 3 bronie, znaleźliśmy 3 dziadków. U Admirosa na streamie było to wszystko. Nie, w sumie dużo rzeczy u Admirosa na streamie było robione. Podrzucę wam linka w opisie. Nie wiem, kiedy Admiros w sumie będzie robił kolejnego streama. W sumie ty codziennie prawie streamujesz, nie? No, tak prawie codziennie. No to macie linka do Admiroska, może zobaczycie jakieś tam spoilery następnych odcinków, bo Admiros gra na tym save'ie naszym, na którym my teraz gramy. Staram się nie spoilerować, ale no nie da się po prostu. Co ty, Admiros, robisz? Przepraszam. Biegnę za wami. No bo robot atakował nasz pojazd, to chciałem obronić. No dobra, mamy kolejnego robota, okej, mijamy go, no spokojnie, tak, spokojnie. Już go rozwalam. Ale piękne jest to, że ten pojazd mimo wszystko je... Chciałem powiedzieć, jedzie bez żadnych problemów. Nie, wiesz co, muszę... On nie skręca, nie? Tak? Nie, on skręca, nie? Tylko po prostu musiałem dopakować troszeczkę mocy. Okej. No, teraz nie skręca, bo jakiś bug się zrobił, nie? W skrócie, co dzisiaj mamy w planach? Chcemy załatwić czerwonego robota. Taki jest plan. My musimy jechać do tego. Andrzej, po co? A ty jesteś. My musimy jechać do dalszego magazynu z czerwonym robotem. Tak, no właśnie. No, dlatego będziemy musieli. Znaczy, ja bym powiedział, że. Znaczy, proponował, że od dziadka od razu jedziemy na czerwony magazyn. Znaczy, no. Pojechać, wydaje mi się. Dawaj, podkręć ten silnik. To jest taka wycieczka na razie, nie? Taka w ogóle tam spokojna... była skrzynka. Może się wrócę. No i teraz... Nie, dobra, ale to nie wracam. Ogólnie ja tutaj mogę zapowiedzieć coś, co będzie niedługo na odcinkach. Właśnie, bo są pewne rzeczy, jest dużo rzeczy poukrywanych na odcinki. Znaczy w sumie jedna. Jest jedna. No, dużo chłopaki, rzeczy, wiecie tam, dużo projektów. Coś już, ale jakby nie wiedzą dokładnie. Będzie farma ulepszona. Farma, tak. Ale ludzie, czekajcie, u mnie ludzie widzieli ulepszoną farmę już? Nie widzieli. Ale to też... Nie, bo jeszcze ona jej nie ma. W sensie tą taką... A to widzieli u ciebie chyba. No właśnie nie jestem pewien. Dlatego musicie oglądać wszystkich odcinki, bo jakby często się pokazują jakieś specjalne rzeczy u kogoś. U Hadesa... Znaczy tak, mogę wam zdradzić, że każdy z następnych tych odcinków, które zobaczycie, będzie miał naprawdę mega kozacką rzecz. I nie mówię tego dlatego, tylko dlatego, żebyście wbili, ale naprawdę nie mogę się doczekać tych rzeczy, które będziemy robili, zarówno u Admirosa. Tak, nikt nigdy tego nie zrobił w Scrapie. Okej, właśnie sobie wjeżdżamy na sport. Nie mamy baterii. Momencik, dobra, moment. Ja mam jeszcze jakieś zapasowe baterie. Ja nazbierałem wczoraj, to może... Tak, no właśnie. Były nazbierane baterie. Ten silnik trzeba troszeczkę ulepszyć i tak dalej, ale to będzie bardziej potrzebne do giga tajnego projektu. No, tajny projekt. Giga tajny projekt. Magiczne słowo, tajny projekt. No, tajny projekt. Panowie, bardzo dużo komponentów jeszcze. Komponent kitów, tak? No tak, to powiem tak. I pójdziemy, dobra, ja wysiądę i będę, okej, używał pompy. Rozumiem, że przyczepę zostawiamy tutaj, nie? Tak, ja bym, no, przyczepkę zostawił tutaj i po prostu później ją odebrał. A ludzie tak napisali, znaczy kilka osób napisało, że moglibyśmy się tu przenieść bez problemu. Tak, właśnie, ja też czytałem komentarze, że... Gdzie jest? A, jest tutaj woda, dobra. Gościu. Admiros o sprawy farmy. Ej, wciągnij mnie też, ja też chcę być tam. Dobra, mogę... Ej. Co? Nie, myślałem, że mnie wciągnęło. Znaczy, jedynym problemem będzie dalszy dostęp do wody, chociaż jak się stąd wyjedzie, to zaraz jest ocean, więc... No tak, są duże zbiorniki wody, mamy blisko niby zamieniarkę. Wszystkie roboty już mamy, więc nie musimy wracać do tego ogromnego klucza, znaczy tego magazynu. Problem będzie wszystko to przenieść tutaj. Tak, to będzie problem. Nie, to będzie najmniejszy problem. Uwaga, mogę kupić, prawda? Jakby mogę czynić honory. No dawaj, możesz kupić jako pierwszy, żeby oni na pewno nie wywalać tego. Dobra, uwaga, klikam. Jest broń. Ja myślałem, że będzie jakiś fajny dźwięk, cokolwiek, a tu tak... Admiros, teraz ty musisz. Jeszcze ja muszę kupić. Panowie, a jak to się nazywa? To jest Spudgun. Spudgun, tak. Panowie, muszę was zawieść. No. Ja dostałem. Okej, no mów, Hades, mów. Strzeliłem sobie. Bo on ma ziemniaki, ja na przykład nie mam ziemniaków. Mam 200 nie, mam, tak, 200 ziemniaków przy sobie. Pomyślałem o tym, spokojnie. 50. Ja mam. Ile masz? Dobra. Ja mam 40 jakoś, no to... chciałem dać 2 tylko. Okej. Czy to ci zada damage? Nie strzelajcie w siebie, proszę. No przepraszam, chciałem zobaczyć. Co za typy, no. Dobra, wyrzucam, weź ktoś tą kubkę. Dobra, i jeszcze tutaj. Jak coś, ja będę miał troszeczkę więcej ziemniaków, więc... Dobra. Bo tutaj, bo tutaj jeśli się tu przeniesiemy, prawda? No. Trzeba garaż wbudować. No właśnie, nie ma garażu. Kolejny, no właśnie, bo kurde, tamten garaż mi się bardzo podoba na przykład. Nie wiem jak wam, ale... takiego nie zbudujemy. No właśnie, dobra, możemy chyba już jechać, nie? Tak, ja już naprawiam. A czemu? Admiros, rozumiem, Admiros kieruje. Spoko. Nie, ja po prostu... No nie kliknąłem tam, gdzie trzeba. Nie ma problemu. Także dobra, za chwilkę się zobaczymy pewnie już przy tym magazynie, tylko chciałem jeszcze powiedzieć... ja wiem, z tyłu za nami tak jakby. Ja chciałem tylko powiedzieć, że z kodem Flotar na Gierwa macie 3% zwrotu, jeżeli chcecie na przykład sobie kupić skrapa. Tak, ja korzystam... Ja 2 razy dziennie. Ja 3 razy dziennie. A ja zawsze o jeden więcej. O dobra, wygrał. Hades zaparkuj gdzieś tutaj. Dwie skrzynki chyba. No i są roboty. Już biegną. Dobra, trzeba broni użyć, panowie. Dobra, zabiłem pierwszego. Mi od razu zlagowało się. Dobra, ja zabiłem tego małego. Panowie. Nie, dobra, na małego ja nie zużywam. Na małego nie. Panowie, moment. Ogólnie to mam burgery, nie wiem czy chcecie zjeść sobie. Bo... Ja sobie zjem jedzonko. Momencik, chwila. Robot był po prawo tutaj, nie? Dobrze pamiętam? Zabiłem nie wiem. Nie, ten czerwony. Ej, bo chciałem otworzyć... Rzucam wam burgerki. O, dzięki. Chciałem otworzyć łóżko, żeby... dobra. O właśnie, no, żeby łatwiej było, można się respić. Dobra, także kliknijcie, no właśnie, 500 razy. Wszystkie itemy, których nie potrzebujecie, powtarzam, proszę zostawić... Ja nie mam nic cennego przy sobie. Ja też właśnie nie mam nic cennego, bo się przygotowaliśmy. metalu tego lepszego. Ja mam troszeczkę drewna, dobra, jest okej. O, burgerek. Ja mam zostawić giga po kanapę jeszcze. O kurde, masz tą do respienia. Tak, jedną mam. Zostaw w lodówce, czy tam w skrzynce. Nie no, biorę ją, bo chciałem, żeby któryś z was ją... umarł. Chciałem, żeby ktoś z was umarł po prostu. Dobra. Okej, rozpoczynamy akcję eksterminacja czerwonego robota. Tak. Akcja, skrzyneczki. Ej, a czy ja mogę jest ten? Można. Ale ja bym oszczędzał. Tak. Ej, tu w ogóle mój worek leży. Nadal? Tak, to byliśmy... leży tutaj. Dobra, widzę robota. O, nie trafiłeś. Nie, maluszka. Hej, 2 hity i pada, ale szybko. Jest... tutaj, nie? Tak, gdzieś był tutaj, ale jest na 100% tutaj, także... No niemożliwe, że się zespałnił. Się w kupie na pewno. W ogóle widzę 3 worki teraz. Ej, to ja chcę odzyskać moje wszystkie worki. Jest czerwony, przed nami, o kurde, przed nami tutaj. Jest, dobra. Rozpowalamy go? Jazda! Strzelajcie! Ja chciałem powiedzieć, Jezu! Ej! Kolego, proszę mnie... Jest, leży! Młotem go! Ej, on wybucha! O, jest. Wow, wow, wow. Okej. Mamy, jest. Klucz! Dobra, klucz mamy. Dobra, biorę. Ej, ale trudno mi jest trochę. Czemu? Bo myślałem, że on będzie cięższy, a my... No stary, w trójkę go biliśmy. Wyobraź sobie, ile musieliśmy farmić tych rzeczy, żeby zdobyć 3 bronki. No tak, ale... I 3 osoby to strzelały. Jedna to na pewno by się z tym męczyła. No tak, ale nie wiem, smutno. Chodzi ci o sam fakt, nie? Jakby, tak, że no, jak poszło to dość łatwo. A, spoko. Ale nie, mamy w końcu kluczyk. O, to 2 razy ten... No, to jest coś pięknego po prostu. Ale no, ta broń tak zmieniła. Zobaczcie, wcześniej się musieliśmy... O kurde, idę po moje wszystkie worki, wiecie? Jeden strzał w głowę. Ile rzeczy tu mam? 10 komponentów, 12 komponentów, marchewki, buraki, metal. Co jest grane? Ej, dobra, to teraz pytanie, czy idziemy też? Ja bym tylko jakby rzucił okiem, bo u Admirosa będzie kontynuacja tego dungeona. Tak przynajmniej zaplanowałem, nie wiem czy Admiros chcesz. Tak, tak, ale oczywiście. Tylko tak rzucił okiem na, nie wiem, pierwsze piętro, bo to ma dużo pięter jak coś. Znaczy, to chyba będzie miało mniej pięter niż ten, tak mi się wydaje. No bo właśnie, co wcześniej zauważyliśmy już, że ten budynek troszeczkę się... Ojejku, różni, że jest po prostu o wiele, wiele mniejszy niż tamten poprzedni, który mamy obok domu tak naprawdę. Dobra, także czekajcie, wchodzimy? Tak, poczekajmy na Admiroska, nie? O, no, ja tutaj już biegnę do was. Tylko mam mały problem, bo zostało mi 14 ziemniaków. No, ja ci dam 24, to ja będę miał 5. No ej, to trzeba zrobić gigafarmy ziemniaków w takim razie. Tak. To będzie kolejna rzecz, którą trzeba będzie zrobić. Ja też ci 16 rzucę, proszę bardzo. O, super. No, także mamy ziemniaczki. Okej, klikam. Czy chyba muszę kliknąć tym kluczem, prawda? Nie mam pojęcia. No. Okej, place. No. Jest. Jest otwarte. Oj, dobra. Wiaderko ktoś wyrzucił. Ja wyrzuciłem. Mam w sensie kulę. Nacisnąłem windę, ale Dobra, jest winda. O kurde, ale będzie giga tutaj. Tylko chcę rzucić okiem. W następnym odcinku. Nie, właśnie nie chcę tak frajersko zrobić totalnie. No, bo to by było bardzo niemiłe. Naciskaj windę. Nie fotografować, 0 kaczek i nie bez... To jest banan. In case emergency break glass. Okej. In case of fire, there's... Aha, czyli nie ma po prostu schorów. Gdyby się paliło, to... sorry. No sorry, tak to będzie. Okay. Dobra, full focus, wiecie. Roboty eksterminujemy od razu. Już? Dobra. Lag jest, czyli ładuje się etap. Okej. Też macie gigalaga? Tak, gigalag. O, czyli giga dungeon. Ej, wczytało się. U mnie nie. U mnie jeszcze... O, dobra, mam teraz niszczyło kompletnie grę. Dobra, mnie się już odlagowało i tam jest jeden robocik. Ej, to wszystko musiało się Ja nie mogę się ruszyć, ja kompletnie mam... Dobra, to ja was bronię. Okej. Rozwaliłem jednego robota. Ej, 12 FPS. Ej, Hades umarł. Umarłem. Kanapkę. No bo robocik strzelał pewnie. Kanapką go wskrześ. Ale on miał kanapkę. Rzeczywiście. Super panowie jesteście, super. Ej, ja mam teraz... A, dobra, co to ja podniosę twoją kanapkę. Dobra, to możemy po prostu poczekać tutaj na Hadesa, że wróci do nas. Ja sobie chciałbym zadać pytanie za 1 milion punktów, nie? Czemu idąc na dungeona nikt nie wziął kanapek? No bo... Tak jakby Flotar szybko zaczął odcinek i ja nie byłem świadomy tego, że my jeszcze idziemy tam. Tak, ja byłem przekonany. Bo najpierw byliśmy u dziadka. Dlatego. Ej, wiecie co? Nie podoba mi się jedna rzecz. Bo ja chciałem już zacząć rozmontowywać tego dungeona. Tak, bo Hades wezwał. Nie można żadnych rzeczy podnosić. A ja chciałem, wiesz, tutaj wszystko wynieść. Czyli to jest taki dungeon, którego nie możesz rozmontować. No, więc to jest spoko. Dosłownie nic. Nic nie można, A chciałem, wiesz, rury tutaj, podłogę, no wszystko po prostu. To można było. Nie ma tak. Ej, to są kanistry z sokiem pomidorowym, XD. W sumie. Ej, ale może szybciej mi się załaduje teraz. O ile będzie. O, jesteś. Okej. Dobra, możemy rozpoczynać. Co to jest? Big Ship. Co? Co to jest? Jakieś szybką, jakieś tam wyglądowe, nieważne. Dobra, chodźmy się bić. Okej. Ja się rozglądam powoli, żebyśmy tutaj nie wparowali po prostu w te robociki. Okej, tu są... Właśnie, powinny być jakieś rzeczy, wiadomo. O, oberwałem! I umarłem. O kurde. One są ulepszone. O, jest za nami, dobra, zabiłem. Okej, ale mi tak laguje. Aha, i teraz to Admiros miał kanapkę. Teraz ja miałem kanapkę. Nie, no to jest jakiś... To jest żart. To jest jakiś nieśmieszny żart, nie? Tak, to jest taki giga nieśmieszny żart, serio, bo to... A to w takim razie albo musimy wrócić po kanapki, albo męczyć się teraz, nie? Ej, zobaczcie ile tu jest ziemi, Hades. Oba na to. Ej, ją można podnieść. No, można, pierwszy przedmiot, który można podnieść. Czekaj, można? Ej. Nie, czemu nie możemy podnieść tego? Nie wiem. Ale to wygląda... No przecież to cyferki. Tak, są cyferki. No to chyba jest jakiś błąd, wiesz? W takim razie. No bo tu są rzeczy, które kojarzę normalnie, wiesz, ta, z gry, Scrapa. No, tak, no, tak, tak. No. I które normalnie można było stawiać, więc... Troszkę to jest dziwne i słyszę robota chyba gdzieś. Ta, właśnie. I w głowę, jeżeli im strzelisz, to jeden strzał wystarczy. Tak? No, bo już chyba z drugiego załatwiłem właśnie w ten sposób. Admiros... Ciekawe, tam będzie na końcu czerwony robot, jestem ciekaw. A taki ogromny czerwony robot, nie? Oby nie. Ej, no dobra, bo w sumie chyba... Ja już sobie jadę do was powolutku. Chyba zobaczyliśmy, co tutaj zobaczyliśmy. Oj, zobacz na ten magazyn. Widzisz to? Ta, widzę. A wiesz, gdzie inni zobaczą ten magazyn? A, ja wiem. U Admiroska. Także słuchajcie, załatwiliśmy czerwonego robota. Kontynuacja eksploracji będzie u Admirosa już jutro, także subskrybujcie nasze kanały i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa, cześć. Elo, cześć. Elo.